Cześć, to Marek Trybusolo. Dziś chciałem pokazać Wam grę Mozaik Historia Cywilizacji. Jest to gra wydana w Polsce przez Portal Games. Ja dziękuję Portalowi za przesłanie egzemplarza do recenzji. Ja jestem też patronem medialnym polskiej edycji Mozaik. Jest to gra, no, tytuł mówi Historia Cywilizacji i to jest właściwie adekwatne do tego, o czym to jest gra, bo będziecie prowadzić Waszą cywilizację, w tej grze rozwijać ją, zdobywać nową technologię, armię, zajmować różne obszary na mapie. Gra łączy dużo różnych mechanik. Dla mnie to nie jest taka gra typowo cywilizacyjna, aczkolwiek ekspertem też nie jestem, ale łączy tu elementy, mamy tu elementy strategii, mamy elementy area control, bo będziemy zajmować różne obszary, budowanie takiego silniczka, tablo, bo będziemy zbierać karty z różnymi symbolami, nawet troszeczkę takiego set collection, czyli zbierania różnych zestawów czy tam symboli podczas gry. Jest trochę tworzenia armii, czyli trochę strategii, mielenia różnych zasobów, czyli to taka gra euro-strategiczna, bym powiedział. Gra jest od 2 do 6 graczy i tu jest problem, bo wersja sklepowa jest od 2 do 6 graczy, a wersja Kickstarterowa była od 1 do 6 graczy, bo okazuje się, że oryginalny wydawca Forbidden Games, Variant Solo, zrobił ekskluzywny tylko dla wydania Kickstarterowego. I ja o tym będę mówił jeszcze na końcu filmu, bo nie chcę teraz dużo mówić na początku, ale w każdym razie wersja sklepowa, ta, którą można normalnie kupić, jest od 2 do 6 graczy. Tam Portal miał jeszcze trochę tej edycji Colossus, czyli Kickstarterowej, u siebie w sklepie, no ale ona dość szybko się wyprzedała, też kosztowała tam ponad 700 zł. Ale wersja sklepowa, ta, którą tutaj widzicie, jest po prostu od 2 do 6 graczy. Ale mówię, o graniu solo powiem na końcu. Gra według pudełka zajmie około 120 minut. I myślę, że ten czas jest adekwatny, bo ta gra dosyć żwawo i szybko jakby idzie cała rozgrywka. Ja Wam teraz powiem, pokażę, jak się w tą grę gra. Opowiem trochę o niej. Myślę, że ta część, gdzie będę tłumaczył zasady, będzie trochę długa, bo będę tłumaczył zasady, czy omawiał, jak się w tą grę gra w trybie wieloosobowym. Potem też powiem trochę o tym wariancie solo. Więc jeśli nie macie pół godziny na oglądanie, no to przeskoczcie ten fragment, ale jeśli chcecie zobaczyć, o co w tym chodzi, zapraszam na stół, a potem przejdziemy sobie do podsumowania, powiem Wam, co myślę o Mozaik i opowiem Wam właśnie o tym graniu solo w tą grę. Tak prezentuje się Mozaik na stole podczas rozgrywki dwuosobowej. Ta gra zajmuje strasznie dużo miejsca i wszystko nie weszło mi w kadrze, dlatego mam nadzieję, że będzie jakoś to wszystko mniej więcej czytelne. To nie jest początek rozgrywki dwuosobowej, tylko już jesteśmy troszeczkę w trakcie gry, żeby też więcej rzeczy było na planszy, które będę mógł Wam pokazać. I to jest tak, że w grze dwuosobowej nieużywane są dwa regiony. Ten region i ten region są w ogóle nieużywane, jeśli gracie w dwie osoby. Dlatego ja sobie w tych miejscach pokładałem tutaj różne elementy po to, żebyście po prostu mogli je zobaczyć i żeby gdzieś tutaj się wmieściły, no bo to jest na przykład planszetka gracza, którą normalnie powinniście gdzieś mieć obok planszy, no ale nie mówię, no ja nie mam jak tego tutaj zmieścić. Więc tak wygląda plansza gry. Mamy miejsca na różne karty, na różne talie kart. Tu mamy regiony, w których będziemy stawiali miasta, farmy, warsztaty, różne nasze jednostki wojskowe. I tu mamy znowu miejsce na jakieś tam karty. Ta gra jest tak dosyć sprytnie wymyślona, że wszystkie akcje, które możecie w tej grze wziąć, tych akcji jest 8, są wydrukowane tutaj na planszy. Macie cuda, budowę, populację, technologię. Także to są te i prace, 5 akcji. Na dole macie podatek i cło, wojsko i ustrój. I to są wszystkie 8 akcji, które w tej grze możecie wykonać. Ta gra nie jest podzielona na żadne jakieś tam rundy, nie wiem, nie wiadomo jakie. Nie ma czegoś takiego, że jakiś początek rundy, coś tam się dzieje i tak dalej. Gra przebiega bardzo sprawnie, dlatego że każdy z graczy wykonuje jedną akcję z tych, które są dostępne i kolejka idzie do następnego gracza. Następny gracz wykonuje akcję, następny gracz wykonuje akcję i tak sobie to wszystko idzie w kółko, więc nie ma czegoś takiego, że teraz jeden gracz musi nie wiadomo co robić, żeby inni czekali. To jest fajny aspekt tej gry, bo nie wydłuża rozgrywki. Część tych akcji jest naprawdę dosyć szybka na tej zasadzie, że płacimy jakiś zasób, zabieramy kartę, no i gra sobie już następny gracz. Teraz tak, gracze mają swoje planszetki. Na planszetce mamy tak, u góry miejsce na populację. To są takie okrągłe, może kolor nie będzie się zgadzał, ale to są takie okrągłe znaczniki, które są jakimś zasobem, który musimy płacić, na przykład rozbudowując miasta. Ale są też zasobem, który ma wpływ na produkcję różnych rzeczy. Dlatego, że w tej grze mamy 3 zasoby. Kamień, żywność i ideę.
Tymi zasobami płacimy za różne rzeczy. Kamieniem na przykład płacimy za budowę miast, żywnością płacimy za zwiększanie populacji. Idee są potrzebne do pozyskiwania technologii, czyli kart, które będą gdzieś tam rozbudowywały nasz silniczek. Te rzeczy wszystkie na tych planszetkach sobie zaznaczamy takimi kostkami. Musicie uważać, jak gracie, żeby sobie ich gdzieś tam nie poprzesuwać. I na dole mamy jeszcze podatek i cło. I to są wartości pieniędzy, które będziemy dostawać podczas gry, kiedy wykonamy akcję podatek i cło. W zależności od karty, którą wybierzemy, czy podatku, czy cła, no będziemy dostawać tutaj dodatkowe pieniążki. Więc mamy trzy takie podstawowe zasoby: kamień, żywność, ideę. Mamy kwoty podatku i cła. Mamy jeszcze pieniądze w grze i pieniądze są takim zasobem uniwersalnym, dlatego że dwie jakby monety zastępują dowolny zasób. Czyli jeśli na przykład potrzebowalibyście 10 kamienia do zrobienia czegoś, a nie macie tego kamienia, a macie na przykład 20 monet, możecie wydać pieniądze zamiast dowolnego zasobu, czyli są takim jokerem w przeliczeniu 2:1. A ty w miejsce na towary handlowe. Towary handlowe to są takie różne okrągłe żetony, które będziecie zbierać z planszy, stawiając tutaj różne miasta, farmy, warsztaty, miasta portowe i tak dalej. Je sobie układacie na tej planszy. One poza niektórymi takimi jak na przykład ryby, które mają tu napisane plus 3, gdzie one tam tutaj były, albo na przykład takie znaczniki jak tutaj mamy takie plus 2 z jakimś tam zbożem. Nie wiem, gdzie to było, niech będzie na przykład tu. One zwiększają poziom żywności na waszej planszy. Reszta tych towarów handlowych właściwie jest przydatna głównie do zbierania setów, dlatego że są niektóre karty, które mówią, że na końcu gry dostaniecie pewną liczbę punktów zwycięstwa, jeśli macie zebrane konkretne towary handlowe na waszej planszetce. Więc one służą głównie do zbierania, i do tego, żeby dawały punkty na końcu gry. I to jest właściwie wasza planszetka. Te zasoby będą, produkcja będzie tam rosła w zależności od tego, co tam będziecie sobie dobierać. Populacja będzie malała albo rosła w zależności od tego, co będziecie robić, bo na kiedyś będziecie się rozbudowywać, będziecie zużywać tą wartość populacji. No ma to znaczenie takie tematyczne, też w instrukcji o tym pisali gdzieś tam, bo populacja to jest populacja waszej jakby nacji i teraz jeśli rozbudowujecie się w różnych regionach, no to w waszym stolicy, w waszym jakby mieście, ten głównym, no jest mniej tych ludzi, no bo oni się gdzieś tam po świecie rozpierzchli, żeby budować nowe miasta. Więc to jest planszetka gracza. Na początku gry każdy gracz wybiera też jakiegoś takiego swojego lidera, przywódcę, którym będzie grał. Tych przywódców jest 9. I oni mają różne zdolności czasami podczas gry, ale też różne początkowe rzeczy, które będą wam dawać. W zależności od tego, jakiego wybierzecie lidera, dostaniecie różne ilość pieniędzy, kamienia, żywności, idei, różne będziecie mieli poziom produkcji, więc w zależności od tego, no i niektórzy mają właśnie jakieś tam specjalne swoje zdolności, więc w zależności od tego, jaki lider zostanie przez was wybrany na początku gry, on troszeczkę zdeterminuje, w co będziecie starali się być może iść podczas gry. No oczywiście niekoniecznie nie musicie, ale jeśli macie na przykład lidera, który da wam bardzo dużo idei i bardzo dużo produkcji idei, a idee są potrzebne do pozyskiwania kart technologii, dlatego że za każdą taką kartę, którą pozyskacie, płacicie 5 idei, no to wiadomo, że mając takiego przywódcę, będziecie starali się iść na początku w te idee. I teraz tak. Tak jak mówiłem, mamy 8 akcji. To już jest stan planszy podczas rozgrywki dwuosobowej. Na początku gry trzeba sobie to wszystko poukładać i to zajmuje bardzo dużo czasu, dlatego że na każdym z tych dostępnych tutaj pól trzeba sobie rozłożyć te znaczniki. To są znaczniki albo żetonów handlowych, one wyglądają w ten sposób, albo są takie żetony zapasów, mają trochę inną, ciemniejszy kolor, taki bardziej brązowy. I to są jednorazowe premie, które będziecie podczas gry dostawać. Jeśli sobie zbudujecie miasto na żetonie zapasów, dostajecie na przykład tutaj 5 idei i ten żeton odrzucacie, a jeśli zdobędziecie żeton towarów handlowych, odkładacie go sobie tutaj na planszetkę i on wam może dać jakieś punkty na końcu gry. Oprócz tych akcji mamy tutaj jeszcze takie karty złotego wieku, właściwie płytki, bo one są tekturowe i to są płytki, które możecie zdobyć podczas gry i one oprócz jakiejś premii, które wam dadzą jednorazowej, zapewnią też punkty zwycięstwa na końcu gry. Je możecie zdobyć, kiedy na waszych kartach, czy lidera, czy pozyskanych kartach technologii, dlatego że te karty technologii pozyskuje się trochę na takiej zasadzie, jak na przykład, bo nie wiem, w Terraformacji Marsa, że
bierzecie te karty, zagrywacie, jeszcze o nich powiem, jak będę omawiał tą akcję, i sobie układacie obok waszej planszetki gracza. I każda z tych kart technologii ma jakieś tam swoje symbole, które będzie wam podczas gry dawała. Jeśli zdobędziecie odpowiednią liczbę tych symboli, możecie pozyskać takie płytki Złotego Wieku. Następnie mamy płytki osiągnięć cywilizacyjnych i też jeśli spełnicie te wymagania, możecie sobie taką płytkę podczas waszej tury pozyskać. Na przykład 3 miasta portowe musicie mieć, albo 15 kart technologii, albo 12 populacji, albo nie wiem, 60 pieniędzy. One też dają 6 punktów zwycięstwa na końcu gry. I jest jeszcze trzeci stos cudów. To są takie szczególne budowle, które możecie stawiać na planszy. One też dają jakieś punkty zwycięstwa na końcu gry. Ale je, żeby zbudować cuda, trzeba zapłacić odpowiednie zasoby i wykonać akcję cudów, która jest tutaj w lewym górnym rogu. Te kafelki Złotego Wieku i osiągnięć cywilizacyjnych, nie wykonujecie żadną akcję, po prostu jeśli spełniacie te warunki, to je sobie zabieracie. I to jest jeden z warunków też końca gry, dlatego że jeśli dwa z tych stosów, czy Złotego Wieku, czy osiągnięć cywilizacyjnych, czy wiszących ogrodów się podczas gry skończą, odpala się koniec gry. Więc z tych trzech stosów, jeśli dwa zejdą do zera, odpala się koniec gry. Drugi koniec gry odpala się wtedy, kiedy w każdym z tych czterech talii, czyli budowy populacji, technologii i podatku i cła, gdzieś tam na dole jest taka karta punktowania Imperium. Więc w całości są cztery takie karty ukryte gdzieś w tych czterech taliach. Na początku instrukcja tłumaczy, jak te talie trzeba przygotować, bo to jest tak, że się te talie najczęściej dzieli na jakieś stosy. Ten dolny stos się stosuje jedną taką kartę, też w zależności od liczby graczy. Ważne, żebyście wiedzieli, że są cztery takie karty punktowania Imperium. Jeśli trzy takie karty zostaną odkryte, również odpala się warunek końca gry. Czyli koniec gry może być odpalony albo odkryciem tak dużej ilości różnych kart budowy, populacji, technologii, podatku i cła, że trzy te karty punktowania Imperium się pojawią, albo kiedy dwa stosy z tych kafelków się wyczerpią, zostaną zabrane przez graczy, też się odpala koniec gry. Zanim to się stanie, gracie i rozgrywacie sobie grę i wykonujecie 8 tych akcji. Te karty punktowania Imperium, które przed chwilą widzieliście, które gdzieś tutaj są w tych taliach, one powodują, że w tych momentach, kiedy ta karta jest odkrywana, następuje takie, można powiedzieć, punktowanie wewnątrz, jakby podczas trwania gry. Dlatego, że część punktów, dużą, zdobywa się na końcu gry, ale część punktów też można zdobyć właśnie podczas tych kart punktowania Imperium. I podczas punktowania Imperium zdobywa się punkty głównie za wpływy na w różnych regionach gry. Czyli tak mamy tutaj ten region, ten region, ten region, ten region, ten region w przypadku gry dwuosobowej. Patrzymy, który z graczy ma najwięcej wpływu w tym regionie. Wpływy liczy się przez dodanie, to też nie chodzi o szczegóły, ale liczy się, ile kto ma miast portowych, miast zwykłych, farm, warsztatów, cudów i jednostek wojskowych, takich jak te. Ta osoba, która ma ich najwięcej, zdobywa najwięcej punktów, druga osoba zdobywa mniej, kolejne nie zdobywają wcale. Więc podczas punktowania Imperium punktuje się za te regiony, czyli taki element area control. Gracz, który ma najwięcej punktów wpływu w danym regionie, zdobędzie dodatkowe punkty zwycięstwa. No a cała reszta punktów zwycięstwa jest obliczana już na samym końcu gry. I przejdźmy sobie teraz do omówienia tych akcji. Akcji wydaje się, że jest dużo, jest 8 i może na pierwszy rzut oka wydaje się, że w ogóle ta gra ma coś takiego, że na pierwszy rzut oka się wydaje bardzo skomplikowana, a tak naprawdę nie jest. I kiedy przeczytacie sobie instrukcję i przelecicie kilka jakby tur, że odpalicie jakieś różne akcje, w ogóle nie będziecie musieli tak naprawdę korzystać z instrukcji. Tu jest też w ogóle dodana do gry taka karta referencji. W tej wersji sklepowej jest jedna, w tej wersji Colossus, tej drogiej, którą portal miał też z Kickstartera, tam było tych kart więcej. I one tak naprawdę wszystko fajnie opisują. Osiągnięcia cywilizacji, jakie są karty Złotego Wieku, jakie są cuda, jakie są różne tam ustroje, co robią przywódcy. I to jest bardzo fajne, bo tak naprawdę można się tym posiłkować i nie trzeba zerkać do instrukcji. Też głównie dlatego, że na tych wszystkich akcjach, które są tutaj na planszy, dokładnie jest opisane, co one robią i jaki jest koszt. Na przykład, jak macie tutaj technologię, na dole pisze technologia 5 idei. Czyli musicie zapłacić 5 idei, żeby wziąć tą kartę. Jeśli chcecie na przykład wykonać akcję pracy, czyli wygenerowania zasobów, pisze populacja plus produkcja. Patrzycie na wartość populacji na waszej planszetce, poziom produkcji, tyle dostajecie zasobów. Chcecie na przykład, nie wiem, wykonać populację, otrzymać 4 populacje i zapłać 30 żywności. I ponieważ na planszy wszystkie rzeczy są bardzo dobrze opisane i podpisane,
pod akcjami budowy macie napisane, ile kosztuje miasto, ile kosztuje budowa projektu, budowa warsztatu i tak dalej. Nie musicie tak naprawdę praktycznie w ogóle trekać do instrukcji, może poza tymi momentami, kiedy robicie punktowanie imperium, bo tam trzeba przynajmniej na początku, jak gracie pierwsze gry, pamiętać, ile kto dostaje wpływu za co, no i końcową punktację też trzeba sobie zerknąć, za co dokładnie się dostaje punkty na końcu gry. Ale podczas wykonywania normalnych tur, tak naprawdę w ogóle nie trzeba trekać do instrukcji, to jest duży plus. Pierwsza akcja, cuda, możecie budować cuda, bierzecie jeden z tych kafelków, który jest tutaj, one normalnie powinny być rozłożone gdzieś na stole, żeby były widoczne dla wszystkich graczy, tak samo jak te kafelki osiągnięć cywilizacji i Złotego Wieku, fajnie jakby były takie rozłożone, żeby było wszystko widać, ale no kompletnie się to nie mieści w tym momencie w kadrze i w ogóle ta gra wymaga bardzo dużego stołu, jeśli chcecie grać, ale przejdźmy do akcji, cuda, bierzecie jeden z tych kafelków, stawiacie budynek cudów i na końcu gry dostajecie punkty. Cuda kosztują 20 kamienia, 5 żywności za pierwszy. Każdy kolejny cud, który wybudujecie, kosztuje 5 kamienia więcej i 5 żywności więcej. Bardzo prosta akcja. Budowa. Bierzecie jedną kartę z tych 5 dostępnych i budujecie to, co na niej jest. Mogą to być projekty, które dają punkty na końcu gry. Mogą to być warsztaty, albo farmy, albo mogą to być miasta. Miasta dają więcej punktów wpływu. Farmy dają... warsztaty pozwalają zdobywać punkty na końcu gry. Farmy dodają produkcję żywności. A jak mówię, projekty dają też punkty gdzieś tam na końcu gry. Warsztaty i farmy trzeba budować przy miastach już istniejących. Miasta, czy to portowe, czy zwykłe, można budować w dowolnym regionie. No i to jest też sposób na to, żeby robić tutaj jakąś ekspansję i zdobywać nowe regiony, między innymi właśnie przez budowanie miast w różnych regionach. Jeśli żadna karta Wam nie odpowiada, możecie wykonać po prostu zwykłą akcję budowy bez dobierania żadnej z tych kart. Nie dostaniecie po prostu bonusów, które są na tych kartach. Na tych kartach też, na niektórych, są też takie tutaj symbole. Te symbole to są filary cywilizacji i one, zbieranie tych różnych kart z tymi różnymi symbolami ma taki sens, że różne karty też mogą dać Wam punkty za posiadanie odpowiedniej liczby symboli, ale też niektóre karty, na przykład technologii, które będziecie zagrywać, wymagają niektórych symboli. Dlatego, że ja może przeskakuję trochę do przodu, ale w każdym razie pokażę Wam. Jeśli taka karta ma symbole pokazane z boku, to oznacza, że te symbole musicie posiadać na kartach w Waszym jakby tablo, które są wyłożone przed Waszą planszą gracza, żeby móc ją zagrać. I kiedy taką kartę już zagracie i położycie przed sobą, dostaniecie te bonusy, dostajecie te symbole i te symbole mogą być wykorzystywane do zagrywania nowych kart w przyszłości. Czyli zagrywanie różnych kart czasami wymaga posiadania różnych symboli, które się nazywają tam filarami cywilizacji. I na przykład pobranie projektu, oprócz tego, że dostaniecie na przykład jeden punkt zwycięstwa za każdy taki symbol na koniec gry, ta karta też Wam taki symbol daje, który może być właśnie przydatny do punktacji czy do zagrywania innych kart. Więc budowa, budujecie miasta, budujecie warsztaty, budujecie farmy, budujecie porty i rozszerzacie swoje wpływy na planszę. Kolejna akcja, bardzo prosta, praca. Praca to jest pobieranie zasobów, albo kamienia, albo żywności, albo idei. Patrzycie na przykład, jeśli na przykład mielibyście, nie wiem, produkcję kamienia na 7 i mielibyście 5 znaczników populacji, dodajecie populację do produkcji, czyli 5 plus 7, dostaniecie 12 kamieni, które możecie wykorzystać w następnej turze do budowy na przykład miasta, czy do budowy cudów. Praca. Populacja powoduje, że możecie dostać populację płacąc żywność. Na przykład bierzecie tą kartę, która mówi, że otrzymujecie 4 populacji, żeby zapłacić, znaczy płacicie 30 żywności i dostajecie 4 populacji, czyli zwiększacie sobie Waszą populację na planszy. Populacja jest potrzebna do budowy miast, bo budowanie każdego miasta kosztuje 2 populacji, ale też do produkcji większej liczby zasobów. Czyli mamy już umówione cuda, budowę, pracę i populację. Widzicie, jak to szybko idzie. Technologia. Płacicie 5 idei, dobieracie jedną z tych kart technologii, która tutaj jest. Jeśli spełniacie warunki tej karty, czyli na przykład macie u siebie już wyłożone karty z tymi symbolami, które są pokazane tutaj, możecie tą kartę od razu zagrać. Jeśli ich nie macie, możecie sobie ją wziąć, położyć jakby rewersem do góry i zagrać ją w przyszłych Waszych turach. Nie musicie takiej karty zagrywać od razu, ale jeśli po prostu macie te symbole, zagrywacie tą kartę, robicie to, co na niej pisze i dostajecie no, taki tutaj symbol. Niektóre karty technologii na przykład dają punkty zwycięstwa na końcu gry, na przykład tutaj jeden punkt zwycięstwa za każdy taki symbol. One robią różne rzeczy, no. Czasem zwiększają Wam produkcję, czasem
pozwalają dodawać jednostki wojskowe, modyfikują jakoś jednostki wojskowe, dają jakieś punkty zwycięstwa, niektóre od razu, niektóre później, na przykład tutaj mam obywatelstwo i ono mówi, że natychmiastowo dostajecie jeden punkt zwycięstwa za każdą populację, jaką macie, maksymalnie 10. Kart technologii jest bardzo dużo i zbieranie sobie właśnie tych wszystkich kart technologii jest jednym z takich głównych aspektów tej gry, no bo dzięki temu tworzycie sobie taki silniczek, czyli zbieracie różne, zakładacie, znaczy zagrywacie karty technologii, one dają wam symbole, dają wam różne bonusy, te symbole, które są na dole, pozwalają zagrywać kolejne karty technologii i tak sobie rozwijacie waszą cywilizację. Kolejna akcja, jaką macie, to jest podatek i cło. I teraz w zależności od tego, czy robicie podatek, czy cło, no to dostajecie pieniądze, ale w różnej wartości. Tu jest zawsze są wyłożone dwie karty. Akurat teraz się trafiło tak, że jest i podatek, i cło. I po prostu dostajecie pieniądze w zależności od tego, czy wybierzecie podatek, czy cło. Podatek daje wam na przykład pieniądze za populację, plus liczbę tych symboli, plus produkcję podatku, a cło daje wam 3 pieniążki za każdy unikalny towar handlowy, plus 2 pieniążki za każde miasto, plus produkcję cła. Przepraszam, i na końcu dostajecie dwa niepokoje. Niepokoje to są takie, powiedzmy, ujemne punkty, które na końcu gry będziecie musieli sobie odjąć od wszystkich punktów, które zdobędziecie. Jak już na końcu gry podliczycie wszystkie punkty, liczycie, ile macie punktów niepokoju i tyle odejmujecie od waszego wyniku, chyba że macie karty, które znowu negują ten niepokoje, jak na przykład tutaj macie, nie wiem, wiszące ogrody. One robią, że odejmują 3 niepokoje na końcu gry, no bo zrobiliście dużo podatków i dużo cła, ludzie byli niezadowoleni, ale potem zbudowaliście im wiszący ogród i już wszyscy się cieszyli, jest dobrze. To jest też tak, jeszcze jest takie pole jak tutaj przechowywalnia i przechowywalnia, Boże, ja mówię. Tu jest jeszcze takie pole przechowywania, na którym znajdują się pieniążki, tu sobie teraz leży 15 monet i te pieniążki się tutaj kładzie, kiedy buduje się miasta, kiedy budujecie miasta, dokładacie tutaj pieniążki na to pole, 5 za zwykłe miasto, 10 za miasto portowe i potem osoba, która wykonuje akcję podatku albo cła, również te pieniądze stąd zgarnia. Każdy gracz budujący miasta portowe i zwykłe dodaje tu pieniądze, a zgarnia te pieniądze ta osoba, która wykona akcję podatku cła. Potem macie akcję wojska. Za 5 monet możecie zwerbować jednostki. Jednostki macie do wyboru 3. Już wam je pokazuję. Macie maszyny oblężnicze, które możecie produkować dopiero jeśli macie odpowiednią technologię. Macie kawalerię i macie piechotę. Te jednostki tak naprawdę głównie to, co robią, to zwiększają o 1 wasz wpływ w każdym regionie. Jeśli takie jednostki kupicie i zagracie, je kładziecie sobie nie na konkretnym polu w danym regionie, tylko gdzieś jakby przy regionie, żeby było wiadomo, że tutaj się znajdują i żeby inni gracze też je widzieli. I każda taka jednostka dodaje wam 1 punkt wpływu przy liczeniu wpływów wtedy, kiedy robi się punktowanie Imperium przy odkryciu właśnie jednej z tych 4 kart punktowania Imperium. Czyli wasz wpływ w danym regionie jest uzależniony od tego, ile macie miast, uzależniony jest od tego, ile macie farm, warsztatów, miast portowych, cudów i jednostek wojskowych. Mimo że te jednostki wojskowe mają różne nazwy, kawaleria, piechota, one jakby nie różnią się w grze niczym, nie mają jakichś specjalnych zdolności, ale niektóre karty, na przykład technologii, coś modyfikują dla konkretnego typu jednostek. Na przykład to jest taka karta taktyka kawalerii, która mówi, że podczas punktowania Imperium otrzymujesz 2 wpływu w każdym regionie, w którym masz jednostkę kawalerii. Czyli mając taką technologię, jednostki kawalerii dają więcej punktów wpływu. Ale same z siebie te jednostki, jakie by nie były, dają po prostu 1 punkt wpływu w każdym z tych regionów. I za 5 złota można, czy tych monet, czy czego tam, jakie to jest waluta, za 5 monet można jedną jednostkę wybudować w regionie, gdzie macie jakieś swoje miasto. I za jedną monetę możecie tą jednostkę poruszyć do sąsiedniego regionu. Więc tak możecie się też tutaj rozprzestrzeniać i militarnie zajmować różne regiony. I ostatnia akcja to jest ustrój. Ustrój to jest taki kafelek, który daje wam jakieś punkty podczas właśnie punktowania Imperium. Wymagania są zawsze, jakie musicie spełnić, jakie symbole musicie mieć na waszych kartach, żeby taką kartę ustroju móc pobrać. Tu jest koszt w ideach i tu jest jakaś tam wartość punktów, które możecie dostać podczas punktowania Imperium, wtedy jakby wasza cywilizacja ma konkretny ustrój, czy to Republika, czy Teokracja, tam Terania i tak dalej, i tak dalej.
Też raz na grę możecie ten kafelek odwrócić, jak go macie, i wtedy możecie odświeżyć jeden z rynków kart, które się tutaj znajdują. I to jest wszystkie 8 akcji i tak jak mówię, gra toczy się tak długo, aż kafelki Złotego Wieku, Osiąść Cywilizacji i Wiszących Ogrodów, dwa z tych stosów kafelków się skończą, albo zużyjecie tyle różnych kart, pobierzecie i zagracie, że odkryją się 3 kafelki punktowania Imperium. I wtedy na końcu gry liczycie jeszcze dodatkowo punkty, na końcu gry zdobywacie punkty za miasta, farmy, warsztaty, zdobywacie punkty za ten Złoty Wiek, za osiągnięcia cywilizacji, za cuda, za projekty, które tutaj mogliście pobrać, za karty technologii, jeśli jakieś mają, i odejmujecie punkty za niepokoje, które mogliście dostać z kart podatku, czy cła, czy jakieś inne karty, które też mogą negatywne niepokoje Wam dawać. I to jest właściwie cała rozgrywka w Mozaik. Tak jak mówiłem, rozgrywka idzie szybko. Jeden gracz wykonuje akcję, kolejny gracz wykonuje akcję i tak raz za razem robicie te swoje akcje i gracie. Więc to jest akurat fajne, że nie trzeba czekać na jakąś długą turę innych graczy. Jeśli chodzi o wariant solo, to opowiem Wam o nim pokrótce, bo ten film miałby, nie wiem, godzinę, jak miał to wszystko opowiadać. O wariancie solo też powiem na końcu tego filmu w podsumowaniu, bo jego wersji właśnie sklepowej nie ma w pudełku. On był tylko dodany do wersji kickstarterowej, tej wersji Kolosów, której tam jakąś niewielką liczbę egzemplarzy Portal miał na stronie, która się sprzedała i kosztowała tam chyba 750 zł. W wersji sklepowej normalnej tego trybu solo niestety nie ma, i to nie tylko w Polsce, ale na Zachodzie i nigdzie. Ja mam ten wariant solo, który tak naprawdę składa się z 30 kart. To są karty Herobotusa. Dwie talie kart. Tu jest 12, tu jest 18 i do tego jest instrukcja. Ja mam wariant solo po angielsku, dlatego że po prostu dogadałem się z kimś na Board Game Geeku, kto miał anglojęzyczną wersję tej gry, czy nie chce sprzedać kart i instrukcji do wariantu solo, bo być może właśnie ktoś nie gra solo, a ma wersję kickstarterową. No i ktoś tam do mnie napisał, że on ma wersję kickstarterową, solo nie grywa i może mi sprzedać karty i instrukcje, i tak się właśnie z nim dogadałem. Przysłał mi to, więc jakby instrukcję do trybu solo mam po angielsku. No i karty również, ale karty tam właściwie to są głównie ikonki. Autorem wariantu solo jest David Turci. Ja wiem, że to może trochę przerażać. Instrukcja do trybu solo faktycznie ma 11 stron, ale na szczęście większość tej instrukcji to jest setup i przygotowanie rozgrywki, dlatego że rozgrywkę solo trzeba przygotować w pewien określony sposób. Sama rozgrywka jest naprawdę, jak na Davida Turci, bardzo prosta, dlatego że gra solo przypomina grę dwuosobową. Więc też tych dwóch regionów, które tutaj mam przykryte, które znajdują się pod tą planszetką tutaj w lewym górnym rogu, nie używacie, tak jak w grze dwuosobowej. Ale w grze solo jest jeszcze taki trzeci gracz, który właściwie nie robi nic, oprócz tego, że swoimi miastami, farmami i warsztatami zajmuje pola na planszy. Jego celem jest spowodowanie takiej większej konkurencyjności w danym regionie w momencie, kiedy robicie punktowanie Imperium, bo jakby wtedy liczycie, czy macie przewagę w danym terytorium, w danym regionie, czy nie. I też jakby licząc właśnie swoją przewagę, porównujecie ją nie tylko z tym Herobotusem, czyli waszym przeciwnikiem automą, ale też z tym trzecim takim sztucznym graczem. Patrzycie po prostu, ile on ma tam miast i tak dalej. Więc gracie jakby w grę dwuosobową, ale na planszy miasta, farmy i warsztaty są od trzech, jakby można powiedzieć, frakcji, po to, żeby zwiększyć taką tutaj konkurencyjność w każdym regionie. I ten Herobotus stały ma dwie talie. Jedna talia to są talie lokacji, która jest wykorzystywana tylko i wyłącznie do tego, żeby określić, w jakim regionie on robi pewne swoje akcje. Dlatego że jeśli on chce wybudować miasto albo nawet postawić jakieś jednostki, wtedy dociągacie górną kartę z tej talii i patrzycie, na przykład, że on tu chce nawet postawić w Italii, albo chciałby w Asyrii postawić na przykład jakąś swoją jednostkę, czy zbudować miasto. Więc ta talia jest wykorzystywana tylko i wyłącznie do określania, w której lokacji on coś chciałby zrobić. A karta, talia akcji jest wykorzystywana do wykonywania jego akcji. On nie wykonuje pewnych akcji, bo on na przykład nie buduje cudów, nie pobiera kafelków ustroju, czego jeszcze, i nie wykonuje pracy, czyli nie pobiera jakby zasobów. On właściwie robi głównie budowanie, pobieranie jednostek militarnych, pobieranie kart technologii, podatki i cło i karty populacji. Czyli bierze te, wykonuje te 5 akcji. I to jest naprawdę banalne, dlatego że on też ma zasoby kamienia, pożywienia i idei.
I kiedy odpowiednia karta zostaje dociągnięta, robicie to, co na niej pisze. W tym przypadku na przykład on płaci jeden kamień, jeśli ma, i chce zbudować projekt i miasto, znaczy projekt i farmę albo warsztat, tutaj miasto albo farmę i warsztat, tutaj farmę, warsztat i dobiera to, co może w tej liście priorytetów, tą akcję on po prostu wykonuje, a jeśli nie miałby kamienia, to wyprodukowałby sobie 3 kamienie i dołożył do swojego pola gry. Tak samo w przypadku na przykład technologii. On stara się zapłacić jedną ideę i sobie pobiera 2 karty technologii. Taką, która daje najwięcej punktów zwycięstwa na końcu gry z takim znakiem zapytania. Jeśli takich nie ma, to taka, która ma nadrukowane punkty zwycięstwa, 2-3 na końcu gry. A jak nie, no to taka, która ma najwięcej tam symboli. Więc akcje Herobotusa są bardzo proste. Wy robicie swoją akcję dokładnie tak jak w grze wielosobowej. On dociąga górną kartę z tej talii akcji i robi. Produkuje sobie, znaczy pobiera karty technologii, stawia budynki, stawia tam wojsko, pobiera pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Tu też jest taka karta, która nazywa się Reshuffle. Jeśli na nią traficie, no to w zależności od tego, jakiego lidera, przywódcę on ma, to on dodatkowo wykonuje jakąś taką akcję i wtedy dostaje losowo albo jeden cud, albo jedną kartę osiągnięć cywilizacji i to tyle. W momencie, kiedy robi się, tak samo zdobywa punkty podczas punktowania Imperium, czyli jeśli wyjdzie jedna z tych 4 kart ukrytych w którejś z tych talii, też zdobywa punkty za większości, za dominację w różnych regionach. Różnica jest jeszcze taka, że kiedy robimy punktowanie Imperium, to wtedy dokładamy nowe budynki dla tego trzeciego sztucznego gracza, żeby on znowu trochę zapełnił planszę, żeby znowu w kolejnym punktowaniu Imperium nie było nam za łatwo. Bardzo fajne jest to, że w tym trybie solo mamy 4 poziomy trudności Herobotusa, dlatego że te karty mają takie poziomy trudności, tu jest EMCX, to jest Easy, Medium, C, to tam chyba, że Challenging i X, co jest tam, nie wiem, Extreme, nie pamiętam, czy tak to brzmi, ale są 4 poziomy, są 4 tryby trudności. W zależności od tego, jaki wybierzecie, to karty z tym symbolem w kwadraciku, w krateczce sobie dobieracie. Więc możecie sobie poziom trudności ustalić. I tak samo, jeśli chodzi o lokację, to też tam jest napisane w instrukcji, jak sobie tą talię lokacji stworzyć, dlatego że on też może mieć ten Herobotus takie 3 tryby jakby ekspansji. Albo taki, że skupia się w swoim jakby startowym regionie bardziej, albo taki pośrodkowany, że trochę stara się odkrywać nowe, rozbudowywać jakby w różnych regionach, ale też trochę buduje w swoim i ma taki agresywny, gdzie stara się zrobić ekspansję na całą mapę. Więc macie 4 poziomy trudności normalnej i 3 poziomy trudności jakby, czy style jego gry, jeśli chodzi o ekspansję i budowanie nowych miast. Co jest bardzo fajne, bo to pozwala na dużą różnorodność. Co jest jeszcze fajne w tym Herobotusie, to to, że możecie grać solo, używając tych zasad jego i talii kart, ale możecie też grać z nim jako trzecim graczem, czy tam czwartym w grze wielosobowej. Możecie po prostu Herobotusa wykorzystać jako dodatkowego gracza w grze wielosobowej, co jest o tyle fajne, że wiem, że trochę ludzi narzekało na wariant dwuosobowy w Mozaik, że on jest taki trochę nie najlepszy na BGG, zresztą jest najmniej polecany właśnie tryb dwuosobowy. Jeśli właśnie mielibyście tam automę, moglibyście sobie do tego trybu dwuosobowego dorzucić jako tego trzeciego gracza i wtedy mielibyście wrażenie, jakbyście gracie tak naprawdę 2 osoby, ale macie 3 frakcje na planszy. To tyle, jeśli chodzi ogólnie o zasady Mozaik. Przejdźmy do podsumowania. Mozaik to jest taka gra, która mnie trochę zaskoczyła, bo po otwarciu pudełka pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, to jest jakieś kilkanaście albo więcej woreczków strunowych, dużych rozmiarów. I ja zawsze wiem, co najczęściej zwiastuje taki zwitek woreczków strunowych, masę tektury do wypstrykania. I faktycznie tak jest. Ta gra waży strasznie dużo, się jakby ma zapakowaną oryginalnie, bo tektury do wypstrykania jest kilkanaście arkuszy. Jest masa różnych znaczników, żetonów, jednostek, miast, no różne rzeczy, które w tej grze się wykorzystuje. Wypstrykanie tego zajmuje naprawdę dużo czasu. I nie mamy tutaj żadnego insertu, więc wszystko pakujemy do tych woreczków strunowych. Ale po liczbie komponentów jakby ma się wrażenie, przynajmniej pierwsze ja miałem, że ta gra jest bardzo skomplikowana i złożona i zapowiadało się, jak to, jakby, że to będzie kolejna, nie wiem, gra w stylu Lacerdy, gdzie teraz po prostu skomplikowaność i złożoność gdzieś tam nas zabije trochę. Ale okazuje się, że tak nie jest i faktycznie na Board Game Geeku ta gra poziom trudności ma poniżej 3. No nie wiem, czy to jest adekwatna liczba, ale no nie jest to aż tak złożona gra, jak się na początku wydaje. Dlatego, że ta gra jest bardzo intuicyjna i przebiega w taki bardzo łatwy do zapamiętania i zrozumienia sposób.
Nie ma tutaj żadnych jakichś dużych rund, jakichś różnych faz i tak dalej. W tej grze jest tak, że każdy z graczy robi jedną akcję i kolejka przechodzi do następnej osoby. Jest 8 akcji, wybieramy jedną, robimy, następny gracz wybiera jedną, robi, następny jedną i tak dalej. Ta cała rozgrywka jest przerywana kilka razy, kiedy mamy, wyciągniemy tą kartę punktowania cywilizacji z jednej z czterech talii, bo tam w każdej talii taka karta punktowania gdzieś jest stosowana w jej tam dolną, powiedzmy, część. Kiedy taka karta się pojawi, no to robimy punktację, no tutaj wtedy trzeba przerwać, faktycznie policzyć punkty za obszary, regiony na mapie, w których jakby mamy przewagę wpływu. Ale poza tymi momentami, kiedy robimy sobie tą punktację taką podczas gry, cała gra przebiega bardzo, bardzo płynnie. Akcja, 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 kolejny gracz i to idzie bardzo szybko. Więc mimo tego początkowego takiego pozornego skomplikowania, ta gra jest bardzo intuicyjna. Ale w tej grze jest jakby bardzo dużo rzeczy, które mi się gdzieś tam bardzo podobają, ale też są rzeczy, które gdzieś tam mnie trochę denerwują. Dlatego ja sobie tym razem, zawsze mówię z pamięci, ale sobie aż wynotowałem te różne rzeczy, które w telefonie zapisałem, które gdzieś tam, o których chciałbym gdzieś powiedzieć, żeby o tym nie zapomnieć. Pierwsza rzecz właśnie to instrukcja jest czytelna. Instrukcja jest bardzo spoko napisana, bardzo wszystko dobrze tłumaczy i to jest taki typ gry, gdzie po przeczytaniu instrukcji kompletnie nie trzeba do niej wracać. I naprawdę, jedno przeczytanie instrukcji Wam wystarczy. Do gry jest dołączony jeszcze taki indeks, karta referencji, gdzie wszystkie ważniejsze rzeczy są gdzieś tam zapisane, co robią różne tam te płytki punktacji i tak dalej, co robi każdy lider. I naprawdę po przeczytaniu instrukcji nie trzeba do niej wracać. Jedyny moment, w którym ja czasami musiałem coś tam sobie jeszcze wyszukiwać, to właśnie jak się punktuje na końcu gry, czy jak się punktuje podczas tego punktowania podczas gry, bo tam się liczy te wpływy odpowiednio, że tam miasto ma inną wartość wpływu, cuda inną, tam jednostki i tak dalej. Ale to też jest na tej karcie referencji, która zresztą mam ją tutaj, mogę Wam pokazać. O, taka karta referencji jest i wszystko fajnie opisuje i zawiera. I to jest właśnie bardzo fajna rzecz, bo nie trzeba grzebać w ogóle w tej instrukcji. Druga bardzo fajna rzecz jest taka, którą ja bym sobie życzył, żeby większość gier euro miała. To jest, na końcu są opisane różne strategie. I jest jakby opisane, o co w tej grze tak naprawdę chodzi i co my powinniśmy starać się w tej grze zrobić. Plus jest kilka takich początkowych, powiedzmy, ścieżek, które możemy sobie na przykład obrać, jeśli gramy pierwsze razy i nie mamy trochę pomysłu na naszą grę. I to jest bardzo fajna rzecz, bo ja bardzo często w grach takich trudniejszych euro mam taki paraliż, przynajmniej w tej pierwszej, może pierwszej, drugiej tam rozgrywce, gdzie jakby teoretycznie znam zasady, wiem, o co w tej grze chodzi, ale nie wiem, co mam robić, jakby, znaczy wiem, co mam robić, jeśli chodzi o zasady, ale nie wiem, po co te rzeczy mam robić, jakby i na co one w ogóle mają w tej grze wpływ. I czy jak ja na przykład zrobię, nie wiem, jakąś akcję, wezmę jakąś kartę, buduję jakiś domek, jak to się jakby przekłada na cokolwiek w tej grze i co mi to właściwie daje. I to jest bardzo fajnie, że właśnie po zakończeniu, na samym końcu tej instrukcji jest opis takiej tej gry, jakby idei, co my w niej robimy, o co w niej chodzi, co my się powinniśmy starać robić, co jest ważne, co jest nieważne, mniej ważne, bardziej ważne i tak dalej. To jest bardzo fajna rzecz. Plus dodatkowo jest tutaj indeks wszystkich kart, indeks wszystkich płytek, kafelków i tak dalej, też z tyłu instrukcji. I to jest mega przydatne, bo nie dość, że mamy zasady, mamy jeszcze opisane wszystkie karty po kolei wyszczególnione, wylistowane, co one robią, to jeszcze jest ten cały właśnie opis takiej strategii, rozgrywki i takie porady, jak powinniśmy w tą grę grać, żeby mieć z tego przyjemność. I to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Kolejna rzecz, którą mam tutaj na liście, to jest czytelna plansza z opisami. I to jest właśnie to, o czym mówię, że tutaj mamy 8 akcji, które możemy w tej grze jakby wykonywać. Każda akcja na planszy jest opisana, jakby każda akcja ma swoje miejsce, bo większość akcji polega na dobieraniu kart, a nawet te, które nie polegają na dobieraniu kart, też mają taką swoją jakby sekcję na planszy głównej, gdzie jest powiedziane, co musimy zapłacić, ile musimy czego zapłacić, co musimy zrobić, co musimy gdzieś tam dobrać i tak dalej. I to jest super, bo nie trzeba kompletnie, jeśli raz przejrzycie sobie instrukcję i ktoś tam tą grę Wam raz wytłumaczy, czy sami tam będziecie sobie grali i się uczyli, naprawdę nie trzeba do instrukcji zerkać, bo wszystkie akcje są opisane na planszy jako takiej. Wystarczy się na tą planszą nachylić, pochylić, zobaczyć sobie i wszystko jest jakby wiadomo. Nie trzeba właśnie szperać po żadnych tam arkuszach pomocy. Kolejna rzecz, którą ja tutaj mam, to jest dosyć kompaktowe pudełko. Chodzi mi głównie o to, że to pudełko jest takie dosyć wąskie. Mi na przykład wchodzi na półkę z tyłu. Ta półka za mną to nie jest Kalax, tylko jakiś tam Billy ZK. I to pudełko jest takie, w sensie mogło być dużo większe, bo
Jest taka tendencja w grach dzisiaj do tego, znaczy dzisiaj, znaczy zawsze taka była, ale czasami się zdarzają takie gry, które mają niemiłosiernie wielkie pudło i komponenty wcale tego jakby nie usprawiedliwiają, bo się mieszczą w tym pudełku, zajmują połowę pudełka, a reszta to jest puste powietrze. Tutaj faktycznie to pudełko jest wypchane po brzegi, a przy tym nie jest jakieś gargantuiczne, gigantyczne, ogromne, tak jak na przykład właśnie wersja Colossus tej gry, która była na Kickstarterze i którą też portal właśnie trochę egzemplarz miał u siebie, bo Colossus on zamienia te żetoniki tekturowe, które tutaj mamy na przykład, nie wiem, no tak jakieś tam żetoniki z miastami i tak dalej, on zamienia je na plastikowe rzeczy. I mimo, że to się, znaczy, to się dosyć ładnie prezentuje na stole, ale jak ten cały tekturę, która tutaj jest zamienicie na plastik, są grube drewniane jakieś tam znaczniki zasobów i tak dalej, to to pudło jest tak ogromne, że ono nie wchodzi w ogóle do kalaksa, się nie mieści i ludzie muszą dzisiaj trzymać na szafie, na szafce, na półce albo nie wiem, gdzieś pod łóżkiem, bo nie wchodzi po prostu w kalaksa w pionie, w poziomie za wielkie. Także ja tutaj szacun, że to pudło jest takie, to akurat w wersji sklepowej jest dosyć kompaktowe. Kolejna rzecz to całkiem sensowna jakość kart, to taka bardziej wykonanie. Te karty są płótnowane i ja po iluś tam grach i tasowaniu nie mam wrażenia, żeby coś się z nimi działo. Tutaj się aż tak dużo też nie tasuje, ale jakby też ostatnio mam wrażenie, że w grach jakość kart gdzieś tam spadła i karty są coraz niższej jakości w różnych grach, pewnie przez oszczędność gdzieś tam na papierze i tak dalej, ale tutaj no, te karty są płótnowane i są całkiem spoko jakość. To są takie rzeczy, co mi przychodzą do głowy z tych pozytywów największych. Ale tym największym właśnie dla mnie jest ta intuicyjność tej gry. Przejrzystość, to, że można właśnie zrozumieć, o co chodzi, akcje są czytelne, są klarowne, wszystko jest dobrze wytłumaczone i naprawdę, jeśli zagracie sobie kilka tur, kompletnie nie będziecie mieli problemu z tym, jak grać. A z takich minusów? To tak, minusy są następujące. W tej grze nie ma toru punktacji, w tym wydaniu. Ja nie wiem dlaczego, ale oryginalny wydawca wyciął tor punktacji z gry. W wersji kickstarterowej tor punktacji jest jakby dokładanym fragmentem planszy, ale jakby dokładanym do głównej planszy. On nie jest jakby elementem planszy. I w tej wersji stwierdził, że tego nie da i to jest bzdura jakaś kompletna, bo ani nie ma tutaj notysika z punktacji, ani nie ma toru punktacji, na którym byśmy mogli te punkty liczyć. I gdyby to było tak, że w tej grze się liczy punkty tylko i wyłącznie na końcu, no to jeszcze pół biedy. Ale tutaj w zależności od tego, ile tych kart punktacji cywilizacji wyciągniemy, punktujemy też podczas gry i teraz normalnie musimy sobie te punkty jakoś tam liczyć na karteczce, w telefonie i tak dalej. No to niby nie jest problem, ale no jeśli w grze mamy kilka punktacji i te punkty gdzieś tam się sumują, żeby na końcu wyłonić zwycięzcę, to jak można nie zrobić toru punktacji, nie wiem, nie przedłużyć tej planszy o parę centymetrów na szerokość i nie dodać właśnie tego toru punktacji, czy dookoła zrobić jak w innych grach. No nie wiem, to jest jakiś absurdalny pomysł, żeby tor punktacji robić na osobnej planszetce, która jest dokładana do wersji kickstarterowej, a w wersji zwykłej nie. No to portal jakoś tak starał się temu zaradzić i w wersjach, które kupicie na ich stronie, w ich sklepie, oni dodają notesik punktacji, ale ja tego notesika nie dostałem i nie mam, i nie wiem jak on wygląda, co tam na nim jest, ale on na pewno jakoś tam pomaga. Ale mówię, no dziwne, że w grze, w której liczymy punkty też podczas gry i te punkty liczymy za różne rzeczy, że no nie wiem, nie ma jakiegoś tam toru punktacji, na którym możemy sobie to liczyć, śledzić, patrzeć kto ma ile podczas gry i tak dalej. Druga rzecz, która jest w tej grze bardzo specyficzna, to jest, że zajmuje bardzo dużo miejsca na stole. Nawet dla dwóch graczy zajmuje sporo, bo plansza jest duża, planszetki graczy są duże, to jest ileś kafelków, które trzeba zrobić, tam złoty wiek, te kafelki złotego wieku, ja to zerkam sobie, bo nie pamiętam tych nazw, osiągnięć cywilizacji, cudów, które budujemy. Te kafelki też powinny być gdzieś wyłożone, żeby wszyscy gracze je widzieli, każdy gracz ma swoją planszetkę. Więc jeśli gracie w dwie osoby, to już potrzebuje ta gra dużo miejsca, jeśli gracie w sześć, to musi mieć naprawdę gigantyczny stół. A wiem, że do tej gry jeszcze były dostępne jakieś powiększone planszetki na stronie portalu, to już nie wiem, to trzeba mieć po prostu jakiś stół chyba 3 metry na 2 metry, żeby się pomieścić. No ale jest to raczej gra z tych sporych, bo wszystko w niej zajmuje dużo miejsca. I planszetki graczy, i ta główna plansza i tak dalej. Oczywiście ładnie to wszystko prezentuje się na stole, ale jeśli macie jakiś mały stół, to będzie ciężko. Ja przy takiej grze dwuosobowej, to powiem szczerze, no tutaj na szerokość to wszystko zajęło mi jakieś, nie wiem, 1,30 m, 1,20 m, 1,30 m, na wysokość 80, no spora gra jest. I taka chyba największa wada dla mnie tej gry to jest setup tej gry, czyli rozkładanie. On jest strasznie żmudny i strasznie dużo zajmuje. To trzeba tak dużo rzeczy przygotować do rozgrywki, że no nie wiem, 20-30 minut to jest spokojnie. No powiedzmy 30 może przesadzam, ale 20 minut jak nic. Dlatego, że trzeba przygotować talię, trzeba na przykład z talii technologii trzeba wyjąć te technologie początkowe, potem je rozdać graczom, potem znowu wtasować. Do każdej talii trzeba wtasować tą kartę punktowania,
w odpowiednim miejscu, więc te talie trzeba przetasować, podzielić na ileś kubek i tak dalej. A najgorsze są te wszystkie znaczniki, które musimy włożyć na planszy, bo na planszy mamy 7 regionów i każdy heks, który jest na planszy, musimy przykryć znacznikiem. To są dwa rodzaje znaczników, jedne to są te, które dajemy nam zasoby od razu, inne to są te, które gromadzimy sobie na planszetkach, ale mamy no cały wór zasobów, musimy je najpierw wszystko odwrócić rewersem do tyłu, wymieszać, porozkładać na planszy i potem poodwracać, bo niektóre z nich ściągamy z tej planszy, jeśli mają X na sobie, na awersie, inne zostawiamy, bo to są jakieś właśnie zasoby, które możemy pozyskać. No zajmuje to strasznie dużo czasu i najgorsze z tym wszystkim to, że to nie jest tak, że z każdą rozgrywką będzie Wam szło szybciej, bo są takie gry, które im więcej w nią gracie, tym szybciej Wam idzie setup, no bo już pewne rzeczy pamiętacie, czy robicie po prostu bez zerkania do instrukcji. To po prostu fizycznie nie da się tego zrobić szybciej, bo pewne żetony trzeba odwrócić na rewers, porozkładać na planszy, podwracać z powrotem, pozdejmować, wszystkie podwracać, przygotować te talie i zajmie to bardzo dużo czasu. A sama rozgrywka nie jest aż taka długa, więc jakby tutaj ten setup tej gry i potem chowanie no, stanowi dosyć spory ułamek całego takiego posiedzenia nad mozaik. Jeśli gracie jeszcze w trybie solo, to w trybie solo za chwilkę, to ten czas się jeszcze wydłuża, bo tam trzeba przygotować talię automy, trzeba przygotować tego takiego gracza osobnego. No zajmuje to naprawdę dużo, dużo, dużo i to niezależnie, czy macie edycję tą Colossus czy zwykłą, bo ta edycja Colossus ma wprawdzie jakieś tam pojemniczki, podajniczki do że każdy gracz ma swoje pudełeczko z tymi jednostkami, z tym wszystkim, ale i tak się je wrzuca do jednego i są wymieszane i trzeba sobie posortować. No setup tej gry jest naprawdę długi, więc jeśli mówię, to nie jest taka gra, że sobie szybciutko rozłożycie i pykniecie, mimo szybkiej jakby całej rozgrywki jako takiej, to tu trzeba sobie trochę tego czasu zostawić. I co tu jeszcze mam? No i to właśnie, a jeszcze taka rzecz jedna, no to czy to jest na pewno gra cywilizacyjna, to ciężko mi powiedzieć, ja aż tak dużo gier cywilizacyjnych nie grałem. Grałem taką grę, ona się nazywa Era of Tribes, z tego co pamiętam. Czy się pomylił. W każdym razie taka gra, taka dosyć niszowa niemieckiego autora, właśnie cywilizacyjna i ona, mam wrażenie, bardziej była taką grą cywilizacyjną, bo tam przechodziliśmy przez różne epoki i tak dalej. Tutaj no nie czuć tego takiego progresu, że zaczynamy, nie wiem, z jednostkami, na które rzucają kamieniami, a potem strzelamy z armat. To jest bardziej raczej, tak jak tytuł mówi, historia cywilizacji, czyli mamy tą cywilizację, którą sobie gramy, zwiększamy zasięgi, rozwijamy technologię i to jakby pokazuje jakiś tam wycinek historii jakiejś tam wybranej przez nas cywilizacji. Ale mamy tu w tej grze właśnie bardzo dużo różnych mechanik. Więc czy to taka typowa gra cywilizacyjna, jeśli liczycie na taką grę właśnie, że będziecie tą cywilizację rozwijać od jakichś tam różnych epok i te technologie, które będziecie zdobywać, będą tam coraz lepsze, bardziej nowocześniejsze i tak dalej, no to mam wrażenie, że tutaj troszeczkę tego nie ma. Co nie jest jakimś tam minusem dla mnie, tylko mówię, że ponieważ w tytule jest cywilizacja, to ludzie sobie mogą wyobrażać, że to będzie jakaś taka gra, taka po prostu hardkorowa gra cywilizacyjna, że mówię, zaczynamy w epoce kamienia łupanego, a dochodzimy do rakiet i samolotów. Trochę jak było w Tapestry też, pamiętam, że ludzie też widzieli słowo cywilizacja na okładce i potem mieli żal, że to nie było do końca to, to ta gra dla mnie taka 100% cywilizacyjna nie jest. Jest fajną grą Euro, fajną grą Maria Control, grą strategiczną i tak dalej, jakąś tam engine building i to na pewno, ale taką grą stricte cywilizacyjną, jak ja bym sobie grę cywilizacyjną w głowie wyobraził, no to nie jest. Ale, a trochę do tych plusów, minusów, Mozaik jest grą bardzo, bardzo dobrą i bardzo, bardzo fajną i bardzo przyjemnie mi się w nią grało, ponieważ jest mózgożerna, daje dużo opcji kombinowania, bo można właśnie budować miasta, budować jednostki, iść w technologię. Jest dużo różnych takich dróg, torów, na których można zdobywać punkty, możemy zdobywać te różne zasoby, budujemy sobie ten cały silniczek, ale przy tym nie jest przesadnie skomplikowana. I to mi się w tej grze bardzo podoba, bo ja mówię, ja dużo gier grywam i dużo takich ciężkich gier euro też grałem. Ja zawsze doceniam, nawet takie super ciężkie gry euro, doceniam, że ktoś się wymyślił, zaprojektował i tak dalej i to jest super, ale zawsze, no, ale takimi grami no ciężko jest w jakiejś przerwie do nich siąść, ciężko jest ogarnąć zasady, często trzeba wertować instrukcje. Tutaj tego kompletnie nie ma, ta gra jest mega, mega intuicyjna. Oczywiście to nie jest jakaś taka banalna gra, typu, nie wiem, co teraz powiedzieć, nie wiem, no jakieś takie, wiecie, prościutkie euro, to jest jednak gra skomplikowana, bo jest tu i area control, i engine building, jakiś set collection, jest dużo tych różnych mechanik, ale jest to gra intuicyjna i jakby no, tej gry na pewno bym się podjął tłumaczenia jakimś innym graczom, co nie mogę powiedzieć o każdej grze euro, bo czasami jest tak, że no, zrozumieć to jedno, a wytłumaczyć to drugie. Więc i gra się w to wszystko bardzo przyjemnie. Też bardzo podoba mi się czas tej gry, bo spokojnie w 2 godzinach można się zmieścić i macie wrażenie, że graliście w taki solidny, fajny tytuł, nie taki, który zajmuje teraz pół dnia, ale macie grę cywilizacyjną, macie i trochę walki, i trochę aria control właśnie,
Wszystkie elementy po trochu, trochę takie terraformacji Marsa, bo zbieramy te karty, one mają różne symbole. Te symbole zobrazowane dają nam punkty, pozwalają też zagrywać inne karty, właśnie odbudowanie tego silniczka. Jest to bardzo fajnie wszystko zaprojektowane i skrojone. Jeśli lubicie jakieś gry właśnie euro, takie trochę strategiczne gry euro, takie też cywilizacyjne, to bardzo Wam tą grę na pewno polecam. I teraz na koniec chciałem przejść do tego trybu solo, bo tryb solo, tak jak mówię, był wycięty z oryginalnego, znaczy z Kickstarterowej edycji gry. Też tu się chcę wytłumaczyć trochę, dlaczego moje logo jest na pudełku jako patrona jakby tej gry. Możecie teraz myśleć, że no, czemu Marek z trybu solo patronuje grze, która nie ma trybu solo. No ja kiedy z portalem kiedyś dawno temu rozmawiałem o tej grze jeszcze, to było, nie pamiętam, czy podczas trwania kampanii na Kickstarterze, tam dwa lata temu czy ileś, czy troszkę później. Ja byłem święcie przekonany, że wariant solo jest normalnie w pudełku i że to jest gra po prostu od 1 do 6 graczy, bo ona tak była gdzieś tam na Kickstarterze reklamowana, że David Turci zaprojektował wariant solo, że ona będzie dla jednego gracza i on jest dołączony i tak dalej. I myślałem, że faktycznie tak jest. Dopiero później, kiedy ta gra zaczęła już jakby była w produkcji i zaczęły się pojawiać gdzieś tam zdjęcia wersji sklepowej, to nagle się okazało, że jest grą od 2 do 6 graczy, co mnie totalnie zdziwiło. Wariant solo jest dostępny w wersji Kickstarterowej, czyli w tej Colossus i tam jeszcze jakaś była taka edycja chyba Sphinx. Nie wiem, czy ona miała wariant solo, czy nie, bo tam trzy edycje były tej gry. Taka retail, ta, Colossus najbardziej wypasiona, jakaś taka pośrednia. Czy ta pośrednia miała, to nie wiem. Na pewno ta Colossus najdroższa ma wariant solo. Jestem strasznym przeciwnikiem wycinania jakichś elementów grywalnych z gier jako takich Kickstarterowych. Ja rozumiem na przykład, że w wersji Kickstarterowej ktoś dokłada jakieś rzeczy, są figurki zamiast na przykład tektury, są jakieś monety metalowe, są drewniane znaczniki zamiast kartonowych. Super, super. Jeśli takie wizualne rzeczy chcecie, na przykład wydawca chce sobie dodać, czy chce właśnie tym skusić ludzi, żeby wydali więcej pieniędzy, ładne pudełko, insert w środku. Super, super. Jestem bardzo wielkim fanem takich rozwiązań. Sam często kupuję gry w takich wydaniach bardziej właśnie ekskluzywnych, bo lubię ładne komponenty i tak dalej. Ale kurczę, no robić wariant solo, zatrudniać Davida Turci czy Turciego, żeby to zaprojektował, a potem jakby go wycinać ze wszystkich wersji sklepowych na świecie, no jest to totalna, moim zdaniem, bzdura. I co gorsze jest to, że Forbidden Games nie jest chętny, bo to ludzie już tam na Borgingu piszą, skarżą się, marudzą, jęczą. Nie jest chętny, żeby ani udostępnić wariant solo jako jakiś tam mini dodatek, ani nie są chętni, żeby go udostępnić w wersji print and play. Bo tryb solo w tej grze tak naprawdę składa się z 30 kart, to są dwie talie, jedna ma 18 kart, druga 12, czyli 30 kart, to nie jest dużo, i instrukcja. I co śmieszne, instrukcja jest wręcz udostępniona w ogóle w PDF-ie na Boarding Geeku, czyli instrukcję by sobie można było pobrać, więc chodzi tak naprawdę tylko o te nieszczęsne 30 kart. Nie są udostępnione w print and playu, nie są do kupienia, jak ktoś by chciał kupić, więc jest lipa. A lipa jest tym większa, że moim zdaniem wariant solo w tej grze działa naprawdę bardzo fajnie. I mimo, że zaprojektował go David Turci, czyli osoba, która mi kojarzy się właśnie z takimi bardzo skomplikowanymi wariantami solo, gdzie mamy jakieś rozpiski, hierarchii, ścieżek, co mamy robić, co nie, jakichś priorytetów. Tutaj wariant solo jest bardzo fajnie zrobiony, bardzo szybko działa, sprawnie działa. Bo polega na tym, że my robimy naszą akcję i odkrywamy jedną kartę automy i robimy to, co na niej pisze. Czasem odkrywamy drugą kartę z drugiej talii. Jedna karta mówi, jaką akcję automa wykonuje, a druga karta mówi, w jakim, jeśli ta akcja wymaga konkretnego regionu, no to w jakim regionie tą akcję wykonać. Typu, gdzie zbudować miasto, gdzie postawić jednostki wojskowe. Ale to wszystko. I naprawdę nawet, mówię, po kilku turach też nie trzeba w ogóle zerkać do instrukcji, bo te karty, automy opisują symbolami, słownie też, co automa robi, co będzie chciała zrobić. Automa nie wykonuje w ogóle wszystkich akcji w tej grze, tylko bodajże z tego spada chyba 5, tam podatki, technologie, budowę, nie wiem, wojsko i chyba populację, czyli 5 akcji. I to jest super szybko, super sprawnie to działa, nie trzeba poświęcać nie wiadomo ile czasu na turę automy, robi się to właśnie z automatu, odkrywamy talię i coś tam robimy. Jak mówię, jeśli zagramy chociaż raz, to już naprawdę idzie to bardzo, bardzo sprawnie. Przygotowanie tej gry do solo zajmuje trochę czasu, bo tam trzeba tą talię lokacji i talię akcji odpowiednio przygotować, ale to też głównie dlatego, że są właśnie 4 poziomy trudności, jeśli chodzi o automę, i 3 tryby agresywności, jeśli chodzi o ekspansję automy, więc naprawdę można sobie to wszystko połączyć, czyli zrobić, że automa bardziej siedzi w swoim regionie, ale zdobywa dużo punktów, albo znowu jest bardziej otwarta, buduje się w różnych lokacjach, ale zdobywa mniej punktów, no można sobie ten poziom trudności dopasować do woli. I naprawdę działa bardzo fajnie, bardzo super. Mam wrażenie wręcz, bo jeszcze w ogóle na mozek dużo ludzi narzeka, że tryb dwuosobowy jest taki sobie i na Board Game Geeku najwięcej ludzi go odradza. A to wynika głównie z tego, że no mamy 5 regionów, bo tam 2 regiony w wersji dwuosobowej są niekorzystywane, ale dalej jest 5 regionów i tylko 2 graczy. I jeśli jakiś jeden gracz będzie bardziej agresywny i będzie zajmował dużo regionów swoimi czy jednostkami, czy miastami,
no to będzie bardzo, bardzo dużo punktów zdobywał podczas tych cząstkowych punktacji podczas gry. I tutaj granie w dwie osoby no, wymusza, że gracze muszą się bardzo pilnować jeden drugiego, no co robią, żeby jeden nie odskoczył bardzo od tego drugiego, jeśli chodzi o te wszystkie jednostki i wpływy w różnych regionach. A w wersji solo jest tak, że mamy trzeciego gracza, który właściwie nic nie robi, oprócz tego, że stawia miasta, farmy, warsztaty, czyli budynki na planszy, co powoduje, że jeśli potem liczymy wpływy w danym regionie, no to bierzemy pod uwagę też te wszystkie budynki tego gracza trzeciego. On nie dostaje żadnych punktów, ale powoduje, że możemy na przykład mieć mniej wpływu z budynków niż on, przez co nie będziemy w danym regionie jakby rządzić. I to jest bardzo fajne, bo to powoduje, że jest jakby gęściej na planszy, jest więcej budynków, więcej miast, więc ten wariant solo, mimo że dwuosobowy, przez prowadzenie tego trzeciego takiego jakby niby gracza, uważam, jest fajniejszy niż taki normalny dwuosobowy wariant w grze wielosobowej. A jeszcze inna sprawa jest taka, że tego Herobotusa, bo tak się nazywa automa w tej grze, można normalnie wprowadzić do gry wielosobowej. Jeśli właśnie gracie w dwie osoby i chcielibyście mieć trzeciego gracza, jeśli mielibyście wariant solo, możecie po prostu tą automę dorzucić i ona jest tym trzecim graczem, który powoduje, że na planszy jest ciekawiej, więcej się dzieje i też zdobywa punkty, podbiera karty, różne technologie i tak dalej. Więc wielka szkoda, że ten tryb solo jest wycięty z tej gry, bo jest i fajną opcją w grze wielosobowej, jeśli chcecie dodać kolejnego wirtualnego gracza. Bardzo fajnie sprawdza się solo, ma intuicyjne zasady, mimo że robi David Turci, łatwo da się go opanować i rozgrywka zajmuje jakieś, nie wiem, półtora godziny, jeśli gracie w solo, bo mam wrażenie, że ona szybciej idzie niż gra wielosobowa, bo automat trochę więcej kart zabiera, bo ona zabiera dwie karty na przykład budowy zazwyczaj, kiedy buduje, albo dwie karty technologii, kiedy zdobywa karty technologii, więc te talie szybciej się przemielają, dzięki czemu też no, szybciej gra się to, i też fajniej, bo właśnie odświeża ten rynek kart lepiej niż w przypadku gry dwuosobowej. No nie wiem, jakie macie opcje? Opcje macie takie, że możecie albo, nie wiem, liczyć, że oryginalny wydawca wypuści te karty czy pliki w print and play, nie wiem, czy nastąpi, wątpię. Opcja jest inna taka, że możecie poszukać kogoś, kto ma wersję kickstarterową i chce się pozbyć komponentów do gry solo, czyli tej talii kart i instrukcji. I tak ja zrobiłem, napisałem na Board Game Geeku temat na forum, czy ktoś z ludzi z zagranicy, kto ma wersję Colossus, a nie gra solo, nie chciałby po prostu sprzedać tych kart. Ktoś tam do mnie napisał, pan z Finlandii, że tak. Wysłał mi je, ja mu zapłaciłem. W całości wysyłką wyszło to tam około 100 zł, no mało nie jest, ale no dzięki temu mam karty do trybu solo i instrukcje, więc jest to inna opcja, właśnie druga opcja taka, żeby od kogoś kupić. Może pożyczyć, może macie jakiegoś znajomego, który ma mozaik wersji tej wypasionej i nie grywa solo i nie potrzebuje tych kart, może wam sprzeda, może wam pożyczy. No, jeśli chodzi o takie jakieś drukowanie, kopiowanie, skanowanie, no to niestety wchodzą kwestie prawa autorskie i no nie do końca można sobie teraz zeskanować te wszystkie karty i udostępnić je w necie, no bo to jest łamanie praw autorskich. Jest to wariant, który wymyślił David Turci i teraz no kopiowanie go sobie, że tak powiem, wbrew temu, co wydawca sobie zażyczył, jest niestety no nielegalny i ja takiego czegoś no nie mogę wam polecać, ale mówię, no jeśli ktoś jest w stanie wam te karty pożyczyć czy sprzedać, no to jest jakaś taka opcja, bo kupować tylko i wyłącznie wersję za 750 chyba złotych tą Colossus po to, żeby mieć wariant solo, no nie wiem, czy się opłaca, bo ja mam do wyboru wersję sklepową i tą wersję wypasioną wolałbym sklepową. Mniej zajmuje na półce, jest 3 razy tańsza. Oczywiście nie macie tych plastikowych miast i jednostek i tak dalej, ale to jest gra euro i to wszystko, co jest tutaj w tej wersji normalnej sklepowej, kartonowej, bardzo ładnie się prezentuje na stole i jest naprawdę spoko. Nie wiem. Pamiętam, znaczy widziałem, że tam jeszcze na Board Game Geeku jest jakaś taka talia automy, którą ktoś chyba zrobił własnoręcznie na podstawie tych kart, które są tutaj w tej wersji solo, ale nie wiem, nie sprawdzałem, czy ona jest zgodna 1:1 z tymi kartami. Też wygląda jakoś ogólnie mizernie, wizualnie, no nie wiem, no jakoś trzeba sobie radzić. Ale w każdym razie, jeśli byście się zastanawiali, czy Mozaik fajnie gra się solo, bardzo fajnie gra się solo i ja tą grę solo polecam, bo bardzo fajnie jest automa wymyślona. I w ogóle Mozaik polecam bardzo jako grę. No, tak jak mówię, no, gra wymaga dużego stołu, wymaga dużo czasu, bo przygotowanie do rozgrywki zajmuje dużo czasu, ale gra wam to wynagrodzi, jest fajnie zaprojektowana, fajnie się przyjmie w nią gra, ma intuicyjne zasady, ma dużo ciekawych mechanik i area control właśnie, i rozwijanie sobie tego silniczka, punktować można na dużo różnych sposobów. No, bardzo, bardzo fajnie przemyślana gra, czy cywilizacyjna, czy nie, czy strategiczna, czy euro, jak ją nazwiecie, tak nazwiecie. Ale ja wam Mozaik bardzo polecam, niezależnie od tego, że mam ten patronat. Po prostu bardzo fajna gra do pogrania. Film wyszedł bardzo długi, no ale trochę się nagadałem. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zachęcam też do odwiedzenia mnie na Twitterze, Facebooku i Instagramie, gdzie będzie więcej zdjęć z tej gry, ale też różnych innych gier.
Dzięki za uwagę, do następnego razu. Cześć.